Hej, cześć, tu Zetor Vlog. Hej, cześć. Możecie sobie zobaczyć, że tu już jest przegroda usunięta. Byk sprzedany. Kojot na pewno tu coś jeszcze wymyśli, żeby taki kojec zrobić, może nie tu, ale już myśli o tym, żeby było takie miejsce. Znowu ty, tak. Koniecznie daję głos. Na pewno jakiś kojec będzie robił taki, żeby w razie co można było oddzielić byki. Dzisiaj poszły też... No już! Poszły te dwa i tamten trzeci. Także sprzedane. Na razie nie powiemy wam, jaka była waga i tak dalej, bo będzie z tego film. Coś tam było nagrane, ale oczywiście nie może być tak dokładnie wszystko, bo wiecie, o co chodzi. Poza tym pytaliście też o rozwiązanie konkursu, tego naszego ostatniego, no to jeszcze musicie jeszcze chwilę poczekać, damy szansę jeszcze innym. A tu kojot co? Rogi mi wyrosły. Gdzie? Coś ty narobił. Dwa dni mnie nie było i co narobiłeś sobie? Poroże mi rośnie. Serio? Brak słów. Aż mnie zatkało. I o czym? Aha, o konkursie, że ten rozwiązanie tego konkursu chyba nie będzie teraz w niedzielę, tylko w następną. Ale jeszcze damy wam znać wcześniej na pewno, także jeszcze macie szansę. Nie powiem, czy już gdzieś padła dobra odpowiedź, czy nie. Także dajemy szansę jeszcze. Poza tym coś jeszcze chcesz, kojot, dodać od siebie? Nic dodać, nic zmienić. Jedna sprawa jest taka, że jak byk ma jeden kolczyk, to trzeba szybko zamawiać drugi. Żeby potem nie czekać 3 tygodnie, tak jak my. Przez 3 tygodnie 2 umfale były. Jeden pobity, drugi też. Jeden pobity, drugi skopany. Nie no, teraz myślę... No już, no. Myślę, że teraz jeszcze... Tu jest za ciemno trochę. Kojot, chodź, przyświeć. Ciemno. Ale te mają teraz luz. 2 zostały. Więc myślę, że one jeszcze tutaj dojdą nam. Jeszcze mają trochę czasu. Mogą sobie tutaj ładnie hasać. Has, has. No, my jesteśmy w trakcie pracy jeszcze, wiadomo. Nie? No. Jak to dzień świstaka nadal trwa. Myślę, że dopiero jak będzie trochę jaśniej na dworze, to już będzie coś do roboty na polu, to będzie więcej filmów takich ciekawszych, bo tak to nie ma tu co opowiadać, wciąż to samo. Nie widać, jak przyrastają, jak codziennie się je widzi. Tak rosną, że aż kwiczą. Ryczą chyba. Z głodu. No tu na pewno na wolnym wybiegu to trzeba rogów się pozbyć, to nie ma co. A jak są odsadki i są już z rogami, to co zrobisz? No tak. Tak źle i tak niedobrze. Nie wiem, czy coś jeszcze miałam powiedzieć. Nie zapomniała o czymś. Jeść, ładnie jeść. Byczki jeść. Kojot oczywiście sprząta, będzie przywoził siano kiszonkę. Co tutaj przywieziesz? Z żyta czy z siana teraz? Co tu będzie? Co się trafi? Jedna pryzma kukurydzy się nam kończy. Mówiłam, że do końca stycznia starczy, a się okazało, że nie starczy. Zabraknie 2 dni, będzie trzeba otworzyć nową, odkryć nową. Tamta jest trochę większa, może starczy na trochę dłużej, nie? No już do września bym musiała starczyć, no bo ja... Dobra, kojot, wstań, bo mi głupio, a ty robisz, a ja stoję, nie? Tak, tak nie może. To był żart. Dobra.
Już nic nie mówię więcej. To ja się pakuję i jadę do domu. Skoro tak. Czy nadal masz dobry humor? Wczoraj podejrzewali ci, że jesteś pod wpływem... nie powiem czego, nie wiem. Taki miałeś dobry nastrój? Jak jesteś koło mnie, to zawsze mam dobry nastrój. No nie wiem. No nie wiem. Ja wiem. Aha. Śniegu nie ma, kuligu już nie będzie. Bałwana nie, no w tym roku może jeszcze tak, ale... Musimy poczekać gdzieś do listopada, aż spadnie śnieg. Chociaż teraz coś pruszyło. W Karpaczu słyszałam, że tak pada, że tam szok. Drogi nieprzejezdne. Same awarie. Tu wczoraj jeszcze te dwa, co poszły na sprzedaż, się tu biły. Bodły się. No, bo nie mogę nic powiedzieć. Gwiazda. Nie mogę nic powiedzieć. Wczoraj jeszcze się tu te dwa biły, co poszły na sprzedaż, także trzeba było jeszcze trochę pilnować. Ale najważniejsze, że kolczyki doszły i można było sprzedać. O, sianko dostało, sianko, słomkę dostaną. I tu jest praktycznie po robocie, tylko sianokiszonki dać i kukurydze już miały zadane. Pasza już na rano jest uszykowana. Kukurydzy dowieź i będzie git. Tak? Także dzisiaj o której do domu? Git mają. O 21 do domu. Tak? A nie, bo jak to opuścimy, to pewnie będzie już późno. To będziemy udawać, że robiliśmy do 22. 21, że ja będę spał. Tak, aha. Żebym nie musiała ci przypomnieć. Chyba na stojąco, w oborze. Te się tutaj ładnie zapowiadają, ale ciekawe, jak to wyjdzie. Cena trochę ruszyła chyba, nie? Tak jak z tego, co pisaliście, to tu... zauważyłam, to jednak coś tam się rusza. Co z tego wyjdzie, nie wiadomo. Uwaga! No, jeszcze na mnie nasyp. To co, pójdę coś robić chyba, nie? Nie może być tak, że ty na filmach wciąż pracujesz, a ja nie. Nie mogę wciąż leżeć i pachnieć, nie? Ale no. O, ładnie pościelone. Dziękuję. Pozamiatać i... gasić światełko, niech idą spać, niech rosną. No to cześć.